Witam serdecznie. Dzisiejszy poradnik o ZBrushu poświęcę modelowaniu brył obrotowych. Takiej oto śruby z gwintem, którą widzicie na filmie. Oczywiście gwint wymodelowałem przy użyciu narzędzia ArrayMesh, a więc takiego rodzaju narzędzia, który pozwala mi budować szyk obiektów, a z tego szyku m.in. tworzyć gwint. Modelowanie rozpoczynam od kuli, którą przekształcam w obiekt prymitywny. Klocek. Sprawdzam, czy nie mam aktywowanego czasem trybu symetrii. Nie mam. Aktywuję Z-modelera. No i co? Włączam tryb transpozycji, a celem transpozycji jest pojedynczy poligon. Teraz klikam w obiekt. Poligon, reszta poligonów zostaje zamaskowana i posługując się narzędziem do transpozycji skaluję poligon względem osi X i Y. Oczywiście cały obiekt pomieszczony jest w centrum kadru. Usuwam maskę. Scenę ustawiam sobie tak, żebym wszystko widział od góry. Teraz aktywuję narzędzie ArrayMesh. Aktywuję funkcję blokada pozycji i blokada rozmiaru. Ilość powtórzeń wybieram 16 i kąt obrotu 360 stopni względem osi Y. Zresztą to za moment wszystko zostanie napisane i wykonana stop klatka. Także można sobie to dokładnie zobaczyć. Teraz, będąc w trybie transformacji, dokonam przekształceń obiektu. A więc w trybie transformacji ustawiam moje szyk obiektów tak, żeby zachować jednakowy odstęp pomiędzy nimi. Aktywuję teraz tryb transpozycji w ArrayMeshu. Srebrny okrąg w centrum kadru to centrum przyszłych transformacji. To jest tak zwany środek obiektu. Z tego środka zostaną utworzone pętle. Czy według tego środka zostanie utworzona pętla w trybie transformacji. Teraz oczywiście zmieniam ilość powtórzeń na 48 i obrót na 1080 stopni. W ten sposób uzyskuję 3 pętle zwoju. Rotuję obiekt w szyku względem osi Z. I oczywiście tworzę siatkę. Teraz już narzędzie ArrayMesh jest zbyteczne. Aktywuję tryb Z-modeler i funkcją wybraną będę wykonywał operację na krawędzi. Wchodzę do podglądu dynamicznego subdywizji, klikam na jedną krawędź i wszystkie krawędzie w pętli zostają wyostrzone, a na obiekcie dodane tak zwane edge loopy. Teraz wybieram akcję do przemieszczenia, cel jedna krawędź i modeluję wejście i wyjście z gwintu. No właśnie w taki oto sposób. Bowiem gwint na śrubie posiada łagodne wejście i wyjście. Dbam o to, żeby moja śruba wyglądała realistycznie. No i co? I jakby najtrudniejszy element mam wymodelowany. Teraz przy pomocy subtoola do istniejącego zwoju dołączam walec. Walec to, jak widzimy, drugi obiekt subtoolu oddzielny. I teraz mogę go przekształcić tak, żeby dopasować do
mojego gwintu, a więc skaluję, rozciągam względem osi Y, no i pozycjonuję względem istniejącego dotychczasowego obiektu. Teraz, będąc w trybie Z-modelera, wybieram sobie narzędzie, takie, które tworzy mi fazę względem edge loopów, a więc krawędzi. Teraz właśnie klikam w krawędź, wykonuję pociągnięcie myszą i faza została wykonana. Teraz już wybieram kolejne narzędzie do podkreślenia krawędzi. To narzędzie już znamy, bo w taki sposób właśnie krawędziowałem krawędzie gwintu śruby. Teraz dwa obiekty łączę w dół i spawam. A więc to jest operacja subtula. Odtąd mam już jeden obiekt, do którego przypisane są widoczne poligrupy. Teraz jeszcze podgląd w trybie dynamicznych subdywizji. Widzimy, dość zgrabnie wygląda to, co wymodelowałem. Teraz na koniec użyję pędzla wstawiającego z gatunku Insert Mesh i z listy rozwijanej za pomocą litery N wybiorę sobie odpowiednią końcówkę, która pozwala mi wstawić do obiektu Shiftem głowę mojej śruby. Głowę śruby tymczasowo oddzielę od reszty poleceniem właśnie tym, rozdziel zamaskowane. I odtąd w subtulu mam dwa segmenty śruby. Głowa, no i oczywiście czpień z gwintem. Teraz bezpiecznie mogę popracować nad głową, przeskalować ją względem całej reszty. Dbam o to, żeby śruba miała taki realistyczny wygląd. Zresztą o tym mówiłem. Na koniec wszystko połączę w dół, zespawam i powstanie jeden nierozłączny obiekt śruby. No i co? I praktycznie to wszystko w temacie modelowania brył obrotowych przy użyciu m.in. narzędzia Array Mesh. A więc co na koniec? Pozostało mi jakiś dopasować materiał. No i dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania moich kolejnych poradników.